Cześć, dzień dobry. Dzisiaj witam Was w historii o aktorze, który znany był głównie z jednej roli. Otóż będzie to rola z filmu Jak rozpętałem drugą wojnę światową. Wiadomo już więc, o kim mowa. Zresztą wiecie z miniaturki, no ale dobra. Wiecie, zawsze taką dramaturgię w tym wstępie bym chciała zachować, a tu wiadomo, że klikacie i już wiecie. Trochę to dla niego było wkurzające, że wszyscy go właśnie z tym filmem utożsamiali, bo na swoim koncie miał ponad 150 ról i głównie był rewelacyjnym aktorem teatralnym. No ale pogodził się z tym, że ludzie go kojarzą z wizerunkiem sprytnego żołnierza, który niemieckiemu oficerowi tłumaczy, że jest Grzegorzem Brzęczyszczykiewiczem ze wsi Chrząszczyże-Woszyce w powiecie Łękołody. Prywatnie był duszą towarzystwa, ale również człowiekiem bardzo doświadczonym przez życie. Brzmi ciekawie? Na pewno, bo jego życiorys był bardzo interesujący. Do tego pokażę Wam, że można się zakochać i nie trzeba wybrzydzać i ciągle szukać czegoś innego i patrzeć, że u sąsiada po drugiej stronie płotu trawka jakaś zieleńsza. Więc myślę, że warto zostać ze mną do samego końca. Prawda? A jeżeli nie ze względu na moje przekonywania, to na pewno ze względu na pana Mariana Kociniaka. Marian Kociniak, znany m.in. z roli Franka Dolasa w słynnej komedii Jak rozpętałem drugą wojnę światową, urodził się 11 stycznia 1936 roku w Warszawie. I kiedy słyszycie taką datę, to już wiecie, że dzieciństwo upłynęło mu pod znakiem wojny. Tym bardziej, że urodził się w Warszawie, czyli w miejscu, gdzie właściwie działo się w tym temacie najwięcej i najtragiczniej. Wraz z rodziną musiał uciekać z okupowanej Warszawy. Ten właśnie czas okupacji przeżył tragicznie jako kilkuletni chłopiec i mówił sam w dorosłym życiu, że odbiło to na nim piętno, właściwie które towarzyszyło mu do końca jego dni. Ze smutkiem opowiadał o biedzie, głodzie, braku dachu nad głową i gruźlicy, która zaatakowała jego osłabiony organizm. Kiedy nasz dom już się palił, z rodzeństwem i rodzicami ruszyliśmy w kierunku Pyr. Ojciec w takiej starej cegielni znalazł dla nas schronienie. Spaliśmy na słomie. Koczowaliśmy tak przynajmniej przez rok, do wyzwolenia Warszawy. Przeżyliśmy tam straszną zimę, straszną biedę. Największym moim marzeniem było, żeby najeść się do syta. Chodziło po nas tysiące wszy. Miałem na głowie krwawy czerep. Nie było lekarstw. Matka zerwała mi go, wspominał w Superekspresie. Kiedy jednak wojna minęła, powrócili wraz z rodziną do Warszawy. Tam rodzice doświadczeni życiem przekonywali młodego Mariana, że mężczyzna powinien mieć stabilny zawód, taki, który zawsze zapewni mu przetrwanie. Namawiali go więc, żeby poszedł do zawodówki i zdobył męski fach. Na szczęście w szkole pan Marian spotkał polonistkę, która odkryła jego wielki talent i przekonywała rodziców, by pozwolili mu pójść do szkoły średniej. Po namowach polonistki zgodzili się, by kontynuował naukę w technikum. Trafił do kółka teatralnego, z którym jeździł po całej Polsce. To doświadczenie sprawiło, że bez większych problemów dostał się później do szkoły teatralnej. Jednak to, że zdecydował się na szkołę teatralną, to był kolejny wybór, który jego rodzice krytykowali. No nie miał szczęścia niestety do takich rodziców, którzy akceptują wybory swojego dziecka. Musiał mierzyć się z tym, że sprzeciwiali się jego decyzjom. Musiał wykazać się dużym samozaparciem. No i tak naprawdę wiarą w swój talent. Przez okres studiów był właściwie z tego powodu zdany sam na siebie. Jednak udało mu się je przetrwać, ukończyć, jak sam mówił, z pomocą kolegów i znajomych. W 1959 roku ukończył Wydział Aktorski Warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. I dopiero kilka lat później udało mu się przekonać rodziców do swojego talentu. Otóż ulegli namowom, przyjechali na spektakl, a kiedy go zobaczyli, to nie mogli uwierzyć, że ich syn jest aż tak utalentowany. Ponoć wszyscy w trójkę płakali. Rodzice byli wzruszeni, Batula się popłakała, ojciec też. Aż nie mogę o tym mówić, wspominał w Superekspresie. Ale to nie jest jakiś taki happy end. Łatwo nie było. Rodzice mieli rację, że w tym zawodzie początkowo nie zarabia się dobrze, a może też być tak, że przez całe życie właściwie tych pieniędzy może brakować. Tutaj pan Marian się z tym spotkał zaraz po studiach. Nie miał gdzie mieszkać, nie było go stać na własne mieszkanie, dlatego też dłuższy czas mieszkał w teatrze razem z Romanem Wilhelmim. Ale nie było też tak, żeby tych rodziców udało się raz na zawsze już zaspokoić i żeby nie mieli żadnego problemu.
Zaraz pojawił się kolejny problem. Otóż znowuż nie podobało im się coś, co wybrał ich syn. Tym razem chodziło tu o osobę, o jego wybrankę życiową. Włączyłam światło, bo jakiś taki dzisiaj paskudny dzień, więc jeżeli jest trochę różnica, to z tego powodu. Ale wracając do historii. Pani Grażyna była montażystką filmową, a rodzicom pana Mariana nie podobała się z tego powodu, że była już po jednym nieudanym małżeństwie i miała syna. Pan Marian jednak był nieprzejednany. Powiem wam, że podoba mi się ten nasz maniek dzisiejszy, nasza gwiazda, z tego powodu, że lubię takich ludzi charakternych, nieprzejednanych, którzy zawsze wiedzą, jak postawić na swoim. Mimo protestów matki oświadczył się i wkrótce powiódł ukochaną do ołtarza. Decyzji nigdy nie żałował i jego bliscy wkrótce zobaczyli, że nie mógł lepiej trafić. Pani Grażyna wspierała go podczas kariery, ale miłość ma różne oblicza i ta mądra to nie zawsze jest głaskanie po główce, niezależnie co się stanie. Mamy teraz w show biznesie taki jeden przykład. Chodzi o syna znanego artysty. No, tu jest dobry przykład, że jak się tylko komuś mówi, że wszystko jest git i w ogóle, że jest taki wspaniały i cudowny, to potem może się trochę to odbić jednak na jego życiu i tak naprawdę wyrządza się mu krzywdę. Pani Grażyna więc swojego męża nie pielęgnowała i bardzo ponoć dbała o to, żeby mu sodówka nie odwaliła. Na całe szczęście. Ona o wszystko dba. Ona dba, żebym się nie roztył, nie rozpił. Całe życie walczy z moimi papierochami. Ona jest moim cenzorem najlepszym. Ona mi mówi, co sknociłem. Ona mi mówi, co zagrałem dobrze. Tyle, ile ja przykrości nabroiłem tej mojej Grażynce, że też ona ze mną tyle wytrzymała. Ale powiedziałam wam, że pan Marian był rewelacyjnym aktorem teatralnym. Jego największe osiągnięcia teatralne to zagranie z wielkim dramatyzmem śmierci komiwojażera w 1960 roku, a także wykreowana z ujmującym komediowym liryzmem postać Beni Krzyka w Zmierzchu. W filmie zadebiutował natomiast w 1960 roku epizodem u Andrzeja Wajdy w Niewinnych Czarodziejach. W 1962 wystąpił w pierwszoplanowej roli u Pawła Komorowskiego. Zagrał młodego komandosa w filmie Czerwone Berety. Przełom jednak nastąpił prawie 10 lat później, w 1970 roku, kiedy do kin trafił oczywiście film Jak rozpętałem II wojnę światową w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego. Scenariusz powstał na podstawie powieści Kazimierza Sławińskiego Przygody kanoniera do lasa. Zagrałem setki ról dla mnie istotniejszych, a jestem kojarzony ciągle tylko z Dolasem, żalił się później w magazynie VIP Polityka Biznesu. Koziniak mówił, że ta rola przyniosła mu bardzo dużą satysfakcję, ale jednocześnie niesamowicie go zmęczyła. Nie tylko dlatego, że zamiast planowanego jednego filmu wyszły aż trzy. Joanna Jędryka, koleżanka z planu, przekonywała później, że jednak łatka, którą mu przy tym filmie przypięto, działała na niego negatywnie. Po latach dochodziły do mnie wieści, że stał się zgorzkniały, miał poczucie niespełnienia. Chyba coś w tym było, bo nigdy po tym filmie nie dostał roli, która zdystansowałaby popularność do lasa. A przecież po takim debiucie wierzył, że to dopiero początek, mówiła. Ale co jednak miał pan Marian Kociniak, że tak go uwielbialiśmy? Ano, umiał świetnie balansować pomiędzy ironią a humorem, między rozczulaniem na zadramatyzmem. Franka Dolasa porównywano do Szwejka, zaś niezwykły wdzięk aktora w typie słodkiego nicponia sprawił, że krytycy nazywali go polskim Belmondo, zwierzęciem scenicznym, mistrzem powagi i ironii. Był aktorem totalnym, niesłychanie wszechstronnym i bardzo wymagającym zarówno od siebie, jak i od reżyserów. Mówił o nim w wywiadzie Wiktor Zborowski. W książce Wywiadzie Rzece, o którym wam jeszcze powiem, wspominał o swoich przyjaciołach, którzy się bardzo mocno szykowali do każdego występu, czytając dzieła filozoficzne. Sam siebie nazywał aktorskim zwierzęciem, ma swoją metodę i pracę określał grę bebechami. Ty nie myśl, tylko graj i mów prawdę. Będę wiedział, kiedy kłamiesz. Przywoływał radę swojego przyjaciela Henryka Borowskiego, która, jak twierdził, przydawała mu się przez całe życie.
Aktor naprawdę był bardzo aktywny podczas swojej pracy. Występował w wielu spektaklach teatru, telewizji. Występował również w spektaklach kabaretowych. Jako piosenkarz i rewelacyjny wykonawca estradowy również zapadł nam w pamięci w spektaklach Olgi Lipińskiej. Dużą popularność przyniosła mu postać Maniusia w legendarnym radiowym kabarecie 60 minut w godzinę. Aktor występował też w innych warszawskich scenach. W Teatrze Dramatycznym Syrena, Teatrze Scena Prezentacje, a także na Woli, choć przez całe życie związany był z Teatrem Ateneum. Ale również zapadł nam w pamięci w serialach, głównie w Janosiku, zaś w serialu Jan Serce był najbliższym przyjacielem tytułowego bohatera. Zagrał w Dantonie Andrzeja Wajdy oraz tytułową postać w filmie Chudy i inni. W Panu Tadeuszu Andrzeja Wajdy wcielił się w postać Protazego. Był aktorem tragikomicznym, o dużej skali wyrazu. Jego bohaterowie rozśmieszali publiczność, aby za moment skłonić ją do zadumy i refleksji. Kociniak tak wypowiedział się o swoim aktorstwie. Najważniejsze jest utożsamiać się z postacią. Muszę być głęboko zaangażowany w to, co robię. Muszę uwierzyć w przeżycie i reakcję swojego bohatera, mówił dla magazynu Film w 1993 roku. Pan Marian Kociniak jednak miał na swoim koncie trochę wpadek. Mówił, że zdarzały mu się takie epizody, z których nie jest dumny, bo też był duszą towarzystwa, był człowiekiem, który uwielbiał przebywać wśród ludzi, no i czasem sobie troszkę poimprezował też. Poza planem piliśmy gorzałę i graliśmy w karty, bo ja jestem hazardzista, brydżysta i pokerzysta. Na niewielkie stawki. Jak piję, to piję, jak palę, to palę, a jak gram, to gram, zdradził w Dzienniku Polskim. Największą nauczkę jednak miał kiedyś, kiedy przecenił swoje możliwości i trochę nie rozdzielił tego, jak pije, to pije, jak gram, to gram, bo wyszło, że kiedy pił, to nie zdążył zrobić sobie dużej przerwy między tym, jak grał i na scenę wyszedł w jednym ze spektakli, właściwie w takim stanie, że walnął się już w pierwszych zdaniach, ale przyznał się do błędu, powiedział, że źle się czuje, przeprosił publiczność, później musiał za to oczywiście ponieść karę finansową, poniósł ją, ukorzył się, ale powiedział, że przez rok co najmniej miał cały czas poczucie wielkiego wstydu. W pierwszych zdaniach walnąłem się chyba z 5 razy, przeprosiłem publiczność, powiedziałem, że bardzo źle się czuję. Mimo, że jego przyjaciele mówią, że może można tutaj dyskutować, on mówił, że czuje się jako człowiek spełniony i jako aktor również. Mam wspaniałą żonę, wystarcza mi na rodzinę, na warunki, na dzieci. Więcej mi nie potrzeba, mówił w Dzienniku Polskim kilka lat przed swoją śmiercią. Wybudował dom na wsi i korzystał z uroków życia otoczony przyjacielami. Miał jeszcze jedną bardzo ciekawą cechę. Od początku swojej kariery nie wyrażał zgody na wywiady. No prawie od początku. Wyjątek zrobił dla TVP Info z okazji 50-lecia pracy artystycznej. Z tej samej okazji w kwietniu 2010 roku do księgarni trafił wywiad Rzeka z aktorem pod tytułem Spełniony autorstwa Remigiusza Grzeli. A na ten temat, dlaczego nie udziela wywiadów, powstały wręcz legendy. A chyba zaważyło na tym jakiś taki nieudany wywiad na premierze filmu Jak rozpętałem II wojnę światową. Spotkałem się z publicznością w Radomiu i gdy potem przeczytałem recenzję tego spotkania, to postanowiłem, że nigdy w życiu nie udzielę żadnego wywiadu. Odpowiadałem na pytania naiwnie, może czasem zbyt naiwnie. No ale przez lata dziennikarze chcieli z nim rozmawiać, tym bardziej, że jego popularność przez długi czas nie słabła, więc ponoć jest taka historia, nie jestem do końca pewna, czy to taka miejska legenda, czy prawda, ale przytoczę wam ją właśnie nadmieniając, że możecie ją traktować z przymrużeniem oka. Ponoć jeden dziennikarz kiedyś zaproponował mu mycie okien w zamian za wywiad, czyli on miał myć okna, a Kociniak miał mu się wtedy zwierzać. Natomiast pan Remigiusz Grzela, który przeprowadził właśnie ten wywiad Rzeka, który na szczęście możemy czytać, tak wspominał później tę rozmowę. Zazwyczaj tego rodzaju rozmowy ze sławnymi ludźmi naznaczone są swego rodzaju patosem w opowiadaniu o samym sobie. Rozmówcy starają się pokazać swoje zalety i dokonania, zatuszować to, czym nie można się pochwalić. Marian Kociniak postąpił inaczej i nie skupiał się na tym, by kreować siebie lub ubarwiać swoje doświadczenia, ale zależy mu na pokazaniu siebie z jak najlepszej strony. Otwarcie opowiada o swoich słabościach, problemach z alkoholem i konfliktach w zespołach aktorskich. Pan Marian w 2010 roku został odznaczony
odznaczony medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. W tym samym roku został również honorowym członkiem Komitetu Poparcia Bronisława Komorowskiego, gdy kandydował na prezydenta Polski. Powtórzył to w 2015 roku. W ostatnich latach życia niestety miał problemy ze zdrowiem. Chorował na jelita i nie domagały mu nogi. To właśnie żona zajmowała się aktorem w ostatnich latach życia. Byli ze sobą ponad 50 lat. Niestety pani Grażyna zmarła w lutym 2016 roku. Ta miłość, która łączyła tę dwójkę, to coś niesamowitego. Ja zawsze się wzruszam, kiedy słyszę takie historie. Nie tylko dlatego, że myślę, że marzeniem wielu z nas, kiedy już spotkamy tę swoją drugą połówkę, kogoś, z kim całe życie jesteśmy w stanie przeżyć, szanujemy się, doceniamy i właściwie nie wyobrażamy sobie życia bez tej drugiej osoby, to każdy z nas myśli sobie, że fajnie byłoby jakoś tak odejść razem, by nie musieć przeżywać tego życia w samotności, by razem dożyć starości. No tutaj właśnie mamy taką sytuację. Pani Grażyna odeszła miesiąc przed swoim mężem, który z powodu złego stanu zdrowia i tego, jak bardzo to była dla niego tragiczna sytuacja, że jego żona zmarła, nie był w stanie pojawić się na jej pogrzebie. Miał się zwierzać najbliższym, że nie chce już żyć. Naprawdę bardzo się załamał i jego stan zdrowia pogorszył się po śmierci żony. Zmarł 17 marca 2016 roku w wieku 80 lat. Został pochowany 23 marca 2016 roku obok swojej żony na cmentarzu przy ulicy Żytniej w Warszawie. Mieli wspólnie jedną córkę. Pan Marian Kociniak był stryjecznym bratem zmarłego w 2007 roku aktora teatralnego i filmowego Jana Kociniaka, bo często później w komentarzach mnie pytacie o to pokrewieństwo, więc tutaj potwierdzam, że tak było. No i cóż, zostawił po sobie tyle wspaniałych ról teatralnych, telewizyjnych, w teatrze, telewizji, w serialach, w filmach, że właściwie my też możemy się czuć spełnieni jako jego widzowie. Mam nadzieję, że faktycznie pan Marian był spełnionym człowiekiem. Na pewno wielokrotnie jeszcze będzie gościł w naszych domach za sprawą tej roli, która no może troszkę go wkurzała, ale jednak sprawiła, że wszyscy go kochaliśmy. Aż bardzo niesamowite jest to, że na początku tyle osób nie wierzyło w jego umiejętności. Fajnie, że się uparł i dzięki temu możemy chociażby dzisiaj o nim rozmawiać. Serdecznie Wam dziękuję za to, że byliście ze mną do samego końca. Jeśli jeszcze Wam mało, pamiętajcie, że w Spotify'u czy w Apple Music, na iTunesie możecie posłuchać również moich podcastów. Są to historie, które pewnie już znacie, ale jeżeli ruch na podcastach będzie duży, to ja oczywiście przygotuję też tam dla Was coś premierowo albo w ogóle dodatkowo. Także myślę, że warto. Natomiast oczywiście zapraszam Was do komentowania. Zapraszam Was też do grupy Przyjaciele Pauli Rodak na Facebooku. Wystarczy, że tak wpiszecie. Tam sobie dyskutujemy, więc jeżeli ktoś ma ochotę, no to serdecznie Was zapraszam. No i oczywiście dziękuję Wam za dzisiaj, bo jak zawsze jesteście niesamowici. Uwielbiam do Was mówić, choć jak widzicie dzisiaj z tym głosem jest źle. Mam takiego jednego tutaj fana, który mi cały czas pisze, że mam głos rozjechanej żaby, także nastał ten dzień, kiedy naprawdę brzmię jak rozjechana żaba, zdaję sobie z tego sprawę. Ciekawe tylko, co mnie tak rozjechało, bo wiecie, teraz jak się ktoś przeziębi, to od razu taki wielki napis nad głową się pojawia, COVID, ale chyba nie, bo sprawdzałam objawy i chyba to nie to. No ale muszę kończyć, bo jest ciężko.